Posłanki Platformy Obywatelskiej przeprowadziły kontrolę poselską w krośnieńskim szpitalu. Joanna Frydrych i Krystyna Skowrońska pytały m.in. o sytuację finansową szpitala oraz plany przekształceń oddziałów szpitalnych w tzw. oddziały covidowe. Podczas konferencji prasowej posłanka Joanna Frydrych zwróciła się także z pytaniem do wojewody podkarpackiej. Jeżeli były oddziały covidowe w Rymanowie Zdroju, to co się nagle stało, że dzisiaj tych oddziałów nie można uruchomić? Przecież w ubiegłym roku zostało mnóstwo pieniędzy zainwestowanych właśnie w stanowiska tlenowe i były okresy, kiedy te oddziały były w pełni wykorzystane. Dlatego dzisiaj apelujemy do pani wojewody o rozwagę przede wszystkim i o właściwe i mądre decyzje. Chcemy, i to jest nasza jedna z kontroli, aby zabezpieczyć pacjentów, jako że województwo podkarpackie ma jeden z najniższych poziomów wyszczepienia. A zatem wolne łóżka, covidowe, o czym pani poseł powiedziała, Rymanów zainwestowane pieniądze, tam powinny być, to nie jest nasza decyzja, ale racjonalnie się wydaje, że tam powinni być pacjenci umieszczani, którzy są chorzy na COVID, tak aby nie ograniczać łóżek, aby nie było nadmiarowych zgonów i aby pacjenci z innymi schorzeniami mieli dostęp do leczenia szpitalnego. Posłanki Platformy Obywatelskiej pytały również dyrektora krośnieńskiego szpitala o plany likwidacji SOR-u. Dowiedzieliśmy się tyle, że dyrektor, on sam nie chce zamykać tego SOR-u, natomiast sytuacja pewnie będzie musiała go zmusić do pewnych rzeczy, bo jest to kwestia też i obsady. Obsady zabezpieczenia po prostu służbami medycznymi. Szpital w Krośnie i myślę, że szczególnie duże SOR-y cały czas mają problem z obsadą lekarzy na dyżurach kontraktowych przez lekarzy. Tutaj bardzo mało jest tych lekarzy, a z drugiej strony no tutaj jest dość duża licytacja między szpitalami co do stawek na oddziałach SOR-owskich. W związku z powyższym, no mimo tego, że już w tym roku znowu podnieśliśmy stawki na kontraktowe na SOR-ze, dalej oczekiwania personelu lekarskiego są tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie sprostać, a w szczególności dlatego, że mamy w tej chwili program restrukturyzacji, jesteśmy na etapie optymalizacji kosztów i szukania możliwości minimalizowania kosztów. Dyrektor szpitala zapewnił, że w grudniu szpitalny oddział ratunkowy będzie funkcjonował.